Dzień dobry, jestem Radek Bielcz, czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym dowiecie się rzeczy, które, jak to mówią, fizjologom się nie śniły na temat czasów bezpośrednio poprzedzających rok 966, powszechnie przyjęty za początek Polski. O tym, że ówczesna sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana niż pamiętamy z lekcji historii, opowie zaś nasz dzisiejszy gość, archeolog, mediewista, wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, aktualnie dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kierownik licznych wykopalisk oraz autor ponad 300 publikacji naukowych i nie tylko, bo w tym wydanej niedawno książki pod tytułem Świt Państwa Polskiego, która z tego co zresztą wiem zdobyła i wasze powszechne uznanie, goszczący u nas po raz drugi profesor doktor habilitowany Andrzej Buko. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. A także w roli współprowadzącej nasze spotkanie, możecie ją znać z cyklu Q&A we wczesnym to było, reprezentująca Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, absolwentka archeologii i historii Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, osoba odpowiedzialna za portal wczesnośredniowiecze.pl, a także jedna z kuratorów aktualnej wystawy czasowej Gnieźnieńskim Muzeum pod tytułem Przedpolska, Ziemie Polskie w czasach plemiennych, Ewelina Siemianowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Drodzy goście, niezmiernie się cieszę, że udało się nam dzisiaj spotkać, bo okoliczności są w końcu nie byle jakie. Związane jest to oczywiście ze wspomnianą Przedpolską, czyli wystawą w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, którą możecie, jeśli dobrze kojarzę, podziwiać do 2 października bieżącego roku, tak? Co prawda od niedzieli Dokładnie. Szykują też coś nowego. Tak, od niedzieli mamy nową wystawę Wielka Lechia, Wielka Ściema, która właśnie pokazuje, jak można inaczej interpretować to, co było przed początkami państwa polskiego. Tak jest, ale o tym jeszcze wspomnimy szerzej pod koniec, w trakcie pożegnań, pod koniec naszego spotkania. I drodzy widzowie, jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, no to przede wszystkim, po pierwsze, pochwalcie się, skąd się z nami łączycie, to taka mała tradycja u nas. Po drugie, jeśli nie będziecie mogli zostać do wspominanego końca, no to nie martwcie się, całe spotkanie jest nagrywane i w poniedziałek o godzinie 20 zapis pojawi się na kanale YouTube naszej Archeologii Żywej. Jeszcze zanim przejdziemy już prosto do prezentacji, najnowszy numer Archeologii Żywej jest już dostępny na półkach salonów prasowych Empik, InMedio Relay, Ruch Garmon w całym kraju. Piszemy w nim o bitwach i wojnach tak odległych czasowo jak nad Dołężą czy Tolenze, oficjalnie znana, pierwszych wojownikach Europy z epoki miedzi, konfliktach średniowiecznych, na przykład o wrocławskiej wojnie piwnej, ale i o tym, jak powstawały pierwsze brązowe przedmioty, co jedli rzymscy legioniści lub z czego pito piwo na średniowiecznym Śląsku. I a propos Śląska, o nim, jak i reszcie kraju, usłyszycie właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania. Będzie bowiem trochę o wszystkim i tym oto całkowicie niezauważalnym przejściem. Wracam do naszego tematu głównego dzisiejszego. Prezentacja jest już dla wszystkich widoczna, panie profesorze. Zatem oddaję głos. Serdecznie witam wszystkich, którzy mimo czasu wakacyjnego zechcieli ten wieczór, a właściwie późne popołudnie, bo ja tutaj też walczę ze słońcem, które pada mi na twarz i tak staram się robić uniki, żeby być w cieniu, ale sądzę, że za jakieś pół godziny się sprawy unormują. Dziękuję za drugie spotkanie. Pierwsze, jak zauważyłem, spotkał się z żywym zainteresowaniem, żywym oddźwiękiem. Będzie to zatem trochę kontynuacja tego, o czym mówiłem wcześniej, ale wcześniej mówiłem tylko o Wielkopolsce. Dzisiaj będę mówił o Polsce, a właściwie o ziemiach polskich przed powstaniem państwa polskiego. Chciałem państwu przedstawić rzeczy, moim zdaniem, najciekawsze, ale z mojego punktu widzenia, które dla badacza, ale zapewne i dla wielu z was mogą stanowić jakieś źródło inspiracji do własnych przemyśleń. Wiele tych rzeczy jest znanych, nie do końca poznanych i budzą często więcej pytań, aniżeli dostarczają odpowiedzi. I o tym chciałem państwu krótko dzisiaj odpowiedzieć. A zatem zaczynam. Będziemy mówić głównie o ziemiach polskich wieku IX, ale chciałbym państwu w dwóch słowach powiedzieć, co spowodowało, że z tego względnie egalitarnego, bardzo jakiegoś takiego mało zróżnicowanego pejzażu wczesnosłowiańskiego wyłaniają się wspólnoty terytorialne. Co było impulsem? Otóż na tym obrazku, który oglądamy w tej chwili, możemy zobaczyć rodzaj takiego krwioobiegu. Co to jest? Przypomnę, że do czasów podboju Europy ale nie tylko Europy, również Północnej Afryki, przez Arabów, w
punktem takim centralnym było Morze Śródziemne, Mare Nostrum, gdzie przepływał handel, gdzie była wymiana, gdzie się działo wszystko to, co najciekawsze. Wraz z opanowaniem przez Arabów części południowej Europy i Morza Śródziemnego nastąpiła wielka reorientacja handlu. A zatem ten gruby taki szlak, który Państwo oglądacie, idący od Morza Północnego przez Cieśniny Duńskie, Bałtyk, ma potem dwie takie wielkie odnogi. Jedna to jest ten od Waregów do Greków, ten szlak dnieprzański nad jeziorem Ładoga i dalej na południe do Morza Czarnego. I drugi jeszcze dalej, ten po prawej stronie do Morza Kaspijskiego, Wołżański, tam do Bułgarii Nadwołżańskiej i na Bliski Wschód i tak dalej. Zwróćmy też uwagę, że w miejscu, gdzie jest dzisiejsza Polska, to jest ten obrazek z czerwonym okręgiem w środku, byli też beneficjenci tego szlaku, a mianowicie chodzi tutaj o dwa te pionowe, jeden odrzański po lewej stronie, tak, i drugi na środku to jest ten szlak wiślany, czy też wiślano-burzański, a także od dołu zamykająca taka linia dużego szlaku, który szedł od Ratyzbony przez Pragę, Kraków do Kijowa i dalej tam na południowy wschód. To wszystko wyzwalało w ludziach energię, przepływ dóbr, bogacenie się, różnicowanie i konkurencję. A jak to mniej więcej mogło wyglądać, to tutaj jest taki też instruktywny obrazek, który pokazuje o napływie srebra. Jak widzimy, te największe kółka to są najwcześniejsze, to jest około roku 900 na Pomorzu. I potem im bardziej na południe, tym te daty są późniejsze, aż gdzieś po połowie wieku X, poza jednym wyjątkiem po prawej stronie, duże kółeczko, to jest Mazowsze Wschodnie. To jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ padają pytania, czy właśnie tam nie powstało najstarsze centrum właśnie takie władzy, wymiany, dlatego że dysponowali dużymi zasobami, ale to już jest inna historia. To jest to, co wyzwalało, że tak powiem, inicjatywy w ludziach, co powodowało, że zaczynały się regiony różnicować, były bogatsze, były biedniejsze i teraz spójrzmy, jak to wyglądało, kim byli ci ludzie. No, jednoznacznie na to nie odpowiemy. Ale tutaj jest właściwie taka kompilacja, którą swego czasu wykonałem, żeby porównać dane, jakie dostarczają nam źródła pisane i interpretacje historyków, to są te wszystkie na szaro zaznaczone nazwy, skonfrontowane z wynikami badań archeologów, to są te czarne z kolei nazwy ludów, wspólnot terytorialnych, co do których nie wiemy, jak oni się nazywali. Proszę zwrócić uwagę, że te nazwy są bardzo niejednorodne. W przypadku Mazowsza są to zachodni, południowi, wschodni. Na przykładzie ziemi sandomierskiej nazwałem ich tam sandomierzanami, lublinianami, ale nie ze względu na to, że oni się tak nazywali, tylko żeby więcej określić obszar, na jakim te zgrupowania dające się wydzielić archeologicznie występowały. W przypadku Pomorza mamy tam zgrupowanie dornoparsenskie, jak widać, a zatem nie nazwa jest tu istotna. Istotne jest to, że możemy w tym obrazie wskazać na całą gamę wspólnot terytorialnych, które od IX wieku są coraz bardziej wyraziście obecni na mapie późniejszej Polski. No i rzecz ciekawa, tu gdzie znak zapytania pośrodku, to jest Polska Centralna. Nie wiemy, co tam było. Znaczy nie pasują nam tutaj ani do Wiślan, ani do południowych Mazowszan, ani do Sandomierzan. Jest duży, duży obszar, ja do tego potem jeszcze na moment wrócę, który jest jedną taką wielką zagadką, a zarazem dostarcza tam frapujących pytań. Jeżeli byśmy próbowali ich lepiej jeszcze rozpoznać po czynach, to popatrzmy na prawą stronę na tą mapkę. To są grody IX-wieczne. Datowane najogólniej powiedzmy IX wiek, początek X wieku. Po grodach możemy rozpoznać tam, gdzie mamy te rodzące się centra władzy, rodzące się centra bogatsze, tych, którzy gromadzili te dobra, którzy o czymś decydowali, w odróżnieniu od innych wspólnot, które takich nie wygenerowały ośrodków. Jak widzimy, jest to bardzo też zróżnicowany obszar, mianowicie na Pomorzu, w całym Pomorzu, w zachodniej Wielkopolsce jest cała masa tych grodów. To są setki, setki grodów. Ale znów zwróćmy uwagę, że obszar Polski Centralnej niemalże pusty. Nieco więcej tego obserwujemy po stronie południowo-wschodniej, tu w rejonie pogranicza, no i na Pogórzu tutaj powiedzmy karpackim. Ale duży, duży obszar, zobaczmy, jest właściwie pozbawiony tych grodów.
A teraz gdybyśmy jeszcze spróbowali jeszcze dodać jeden tutaj czynnik, mianowicie jak te grody wyglądały. Znów kolejna niespodzianka. Zobaczmy po lewej stronie teraz tą mapkę. Mianowicie mamy grody wielofazowe i emporia handlowe, mamy grody miniaturowe, zróżnicowane formy grodów i chronologia w Wielkopolsce, na dole, na Dolnym Śląsku i miniaturowe, i z lisowaniem kamiennym, na ziemi krakowskiej wielkie grody wiślańskie, ale na ziemi sandomierskiej strefa bezgrodowa. Bogaty obszar, dostarczający nam wielu, wielu interesujących, jest bezgrodowy. I dalej znów pojawiają się wielkie grody w lubelskim. To jest, proszę Państwa, rzeczywistość, z jaką powinien się zmagać archeolog, gdyż to nam wskazuje, że już u źródeł tych wspólnot terytorialnych były bardzo, bardzo zróżnicowane tutaj podmioty. Co było tego przyczyną? Tego też jednoznacznie na to nie odpowiemy, ale pewne rzeczy są godne uwagi. Zrobimy zatem króciutki przegląd tego, co się działo w regionach i na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, co mnie jako archeologa frapuje szczególnie. No, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, to jest ta mapka po lewej stronie, zobaczymy, że jest tego bardzo dużo. Co więcej, mamy tam różne obiekty, szczególnie nad Dolną Parsentą, które mają zróżnicowaną chronologię, ale również różne etnicznie. Ten zespół, duży Świelubie, Bardy, jest utożsamiany z obecnością Skandynawów i nie tylko to. I w ogóle można powiedzieć, cały ten obszar, który potem przejmuje Kołobrzeg, to znaczy rejon Kołobrzegu, jest bardzo wyraziście zaznaczony. Inne regiony Pomorza nie są tak dobrze rozpoznane, ale to, co wyróżnia Pomorze Zachodnie, no to są oczywiście te wczesne emporia. Mamy na tej prawej mapce tutaj przegląd tych emporiów, właściwie ich lokalizację. Jest ich kilkadziesiąt. Na zielono zaznaczyliśmy te, które dotyczą ziem polskich, dlatego że to jest w ogóle oddzielny świat. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, oni nie uczestniczyli w życiu tego, co się działo w interiorze późniejszej Polski. Ich oczy były zwrócone na sąsiadów, ale tych po obydwu stronach morza. Oni czerpali wiele z wymiany, z handlu, no i w ogóle z dóbr kulturowych, z osiągnięć tych właśnie emporiów, które z nimi stanowiły wspólnotę. Ale przecież te emporia nie wygenerowały potem ostatecznie żadnego państwa. To można było zadać pytanie, skoro byli sobie tak bliscy, to dlaczego potem nic się nie zdarzyło? No nie zdarzyło się, ponieważ interesy były jak najbardziej różne. Oni mieli też własne aspiracje, własne potrzeby i w gruncie rzeczy to była pewna taka wspólnota, która dla określonych celów została stworzona w cudzysłowie i która w pewnym momencie nie znalazła racji bytu. Jest tu jeszcze jedno pytanie. Te emporia najczęściej nie stawały się miastami, ale w przypadku ziem polskich mamy jeden wyjątek. Zobaczmy, że Wolyn jest miastem do dnia dzisiejszego. Ma 1100 lat, a w przypadku zachodniej Europy wiele tych emporiów ślad po nich nie został. Były wielkie, większe od Wolyny, ale tylko Wolyn przetrwał, można powiedzieć. Przetrwał w wielkiej chwale. Mamy tutaj kilka obrazków jego wielkiego rozwoju we wczesnym średniowieczu. Ta mapa, która pokazuje w środku jego rozwój przestrzenny, to jest ponad 3 kilometry. Różne cmentarze ciałopalne, szkieletowe, birytualne, dwa grody, port i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie u góry widzimy, jak ten port wygląda już około roku 900. Z pomostami, z zabudową, magazynami. To jest, można powiedzieć, pewien taki model, który można było znaleźć niemal w każdym emporium takim rzemieślniczo-handlowym w całej Europie. No i zabudowa. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna, duża. Co do niektórych tych obiektów istnieje domniemanie, że pełniły one jakieś funkcje symboliczne. Na przykład u dołu po lewej stronie widzimy ten budynek utożsamiany ze świątynią pogańską, chociaż sprawa jest kontrowersyjna, dlatego że zdaniem innych badaczy to są po prostu wielkie domy kupców ówczesnych. Kto ma rację? Trwa dyskusja. Podkreślmy tylko jeszcze te naturalne bogactwo Wolyna, bursztyn. Handel bursztynem, skarby, wymiana, no i mnóstwo importów, które możecie Państwo u góry tutaj oglądać też po środku, włącznie z tą charakterystyczną figurką światowida Wolińskiego, tą malutką, który sam w sobie jest też przedmiotem dyskusji, jest przedmiotem kontrowersji, czy słowiański, niesłowiański, czy rzeczywiście to jest posążek bóstwa i czy ma związek z tą kąciną, czy też nie.
to na razie zostawiamy. To jest wielki potencjał badawczy Wolina cały czas jeszcze na parę generacji. No i jeszcze bardziej zagadkowe po stronie wschodniej. Na mapce góry widzimy teraz ten cały to itinerarium, jak odbył Wulfstan IX-wieczny podróżnik anglosaski, który podróżował z Hedeby do właśnie Truso, zagadkowego Truso. To w staroangielskim widzicie Państwo fragment tekstu o itinerarium Wulfstana z opisu według króla Alfreda. To jest przeróbka dzieła Orosiusza na temat historii świata. Wulfstan sede zet hegefore of Hedum. Zat hibere on truso on sifandagum en nichtum. Powiedział, że podróżował z Hedeby, z Heidhabu do Truso w ciągu 7 dni, 7 nocy. Miał cały czas po prawej stronie kraj słowiański. No, trzeba powiedzieć, że ten zagadkowy zapis, który budził tyle właśnie również emocji, wyobraźni, ostatecznie w latach 80. ubiegłego stulecia znalazł egzemplifikację w odkryciach archeologicznych. Chodzi tutaj o odkrycia niedaleko Elbląga, koło Janowa Pomorskiego, osady, którą wydaje się, nie należy już specjalnie wątpić, że chodzi o to legendarne nad jeziorem Drużno Truso. Tak przynajmniej o tym można powiedzieć na przykładzie odkryć samej zabudowy, której rekonstrukcję oglądamy po lewej stronie, jak i licznych importów wszelakich. Wszystko to wskazuje, że ten ośrodek funkcjonował gdzieś od końca VIII, na pewno IX do pierwszej połowy X wieku i co ciekawe, zbudowany przez Duńczyków, nie przez Szwedów, którzy tutaj byli też obecni, tylko to jest właściwie takie dziwne, tak daleko od miejsca bardziej ich bliskiego na terytorium właściwie pruskim, Truso daleko stąd. W tym przypadku Truso należy połączyć też z całą tą historią, co mogło się dziać nad Zatoką Gdańską, bo mamy tutaj kilku pretendentów. Z jednej strony właśnie to Truso, o którym przed chwilą mówiłem, ale z drugiej strony to jest właśnie kwestia Gdańska, narodzin Gdańska, no i Pucka. Puck sam sobie jest tutaj takim wdzięcznym przedmiotem badań. Zresztą zauważyłem, że Państwo mieliście już jedno spotkanie na temat Pucka i jego zadziwiającej historii. Są tam rzeczy po prostu trudne do pojęcia. Zwróćmy uwagę, że mamy miasto XII-wieczne, XIII-wieczne. To, czym są odkrycia w Zatoce Puckiej, to jest IX-wieczne. Mówimy o wrakach, mówimy o pomostach, o porcie i tak dalej. Jest też rzecz zadziwiająca, że z tym IX wiekiem nie mamy właściwie żadnego junktum, jeżeli chodzi o ląd stały, aczkolwiek jest jeden wyjątek. Jeden z moich współpracowników pisał pracę magisterską z ceramiki w Pusk i się okazuje, że w materiałach, które miały do analizy, jest sporo ceramiki IX-wiecznej i to jest pierwszy namacalny ślad, że coś tam w IX wieku było. Problem polega wszakże na tym, że nie ma pierwotnych kontekstów, nie ma struktur IX-wiecznych. Mimo że Pusk, jak mało ile ośrodków został naprawdę dokładnie spenetrowany. Zatem można powiedzieć, że przed Puckiem jest jeszcze długa, długa historia, żeby rozstrzygnąć, jakie były jego rzeczywiste początki. Ale niewątpliwie zaistniał wcześniej aniżeli Gdańsk. Z Gdańskiem jest też historia, powiedziałbym, dosyć złożona, ponieważ są głosy, iż tam wszystko działo się już na początku wieku X, gdzie w latach XX odkrycia pod ratuszem gdańskim na Długim Targu wskazują, że istniały tam elementy zabudowy właśnie już z lat XX X wieku. Pytanie wszakże, co tam było, nie zostało dokładnie rozstrzygnięte. Ja sądzę, że tutaj ważny jest jeszcze jeden ślad, mianowicie, że powstanie Gdańska to jest czas, kiedy mamy zmierzch Truso i czas, kiedy mamy zmierzch Pucka. Więc teraz jest pytanie, czy pomiędzy tymi trzema ośrodkami nie istnieje jakaś współzależność, byśmy powiedzieli, historyczna. Mianowicie, czy to nie powstanie Gdańska spowodowało z jednej strony upadek Truso, a właściwie jego agonię, bo to ten ośrodek dogorywał. Przez sporo następowała jego taka ruralizacja. Z dużego ośrodka stawał się taką, byśmy powiedzieli, osadą, coraz mniej widoczną. Monety w ogóle tam od
co najmniej stulecia już nie było dopływu nowych monet, dziewiątowiecznych monet, tam są najmłodsze, ale one jeszcze na początku X wieku funkcjonowało. Było coś jeszcze. No i Puck, gdzie mamy skarby, gdzie mamy poświadczone te wraki, gdzie mamy port, ale który w X wieku po powstaniu Gdańska nie zafunkcjonował. Zatem być może, że to właśnie powstanie Gdańska pozostaje w jakichś relacjach, po pierwsze ze schyłkiem Truso i z czasowym zanikiem Pucka, bo przecież Puck się potem odradza. Mamy ten Puck już potem XII-XIII wieczny jako ten regionalny ośrodek nad Zatoką Gdańską. Jeżeli przesuniemy się odrobinę na południe, czyli już jesteśmy na terenach Mazowsza, to chciałbym zwrócić uwagę, że jest to region dotąd chyba najmniej poznany, mimo że tradycja badań też jest co najmniej od XIX wieku bardzo dobrze zaznaczona. Marek Dulnik swego czasu zaznaczył tutaj cztery takie duże wspólnoty terytorialne. Właśnie północno-mazowiecka jedynką oznaczona, czymś podzielić jest Mazowsze Płockie, potem Chełmińsko-Dobrzyńska, która de facto nie jest Mazowszem jako takim, potem południowa, ta numerem 3 oznaczonym, no i ta wschodnia, byśmy powiedzieli mazowiecka numerem 4. De facto my mamy te dwie wyraziste, tą, co jest jedynką i czwórką zaznaczoną, czyli powiedzieli to Stare Mazowsze i Wschodnie Mazowsze. Mazowsze korzysta tutaj z tego szlaku, który na mapce u dołu widać Wiślano-Bużańskiego, to jest ten na czerwono zaznaczony. I to ma też kapitalne znaczenie dla stawiania wielu pytań badawczych. Ja wspominałem Państwu wcześniej o tym, że te najstarsze skarby, co były takie duże, około 900 roku i tak dalej, są też tu na Mazowszu. To jest jeden z najstarszych obszarów tego handlu wielkiego. No i było pytanie, to dlaczego tutaj nie wygenerowali tych najstarszych ośrodków? Dlaczego tutaj się wszystko to nie rozwinęło? No jest to istotne pytanie, natomiast faktem pozostaje, że tędy przebiegał jeden z tych bogatszych szlaków, który kontynuował się jeszcze po początki państwa. To sobie widzicie państwo skarb Ściechanowa, wycinek skarbu Ściechanowa z 970 roku. To się powiedzieli, już jest taka końcowa faza, ale olbrzymia ilość skarbów, monet dotyczy wieku IX, drugiej połowy wieku IX. I to jest to, co widzimy, te ośrodki po lewej stronie na mapce, związane z tym wielkim handlem. Takie jak Brześć, Mielnik, prawda, dalej tam tutaj rejon koło Chełma. To są wszystko szlaki IX-wieczne prowadzące dalej w kierunku Morza Czarnego. Natomiast o środku, gdyśmy pytali, a co z grodami? Otóż grodów na Mazowszu jest sporo. W środkowej mapce oglądamy, jak dużo ich jest. One są późniejsze. Poza wyjątkami, ale te wyjątki są też charakterystyczne tylko dla Mazowsza. Mianowicie badania wykazały, że mamy tutaj grupę kilkunastu grodów, ale tak bliżej 10, aniżeli powiedzmy 19. Takich jak właśnie Wola Szydłowska, Mokrz, Słupno, Raciąż i tak dalej, które mają zadziwiająco podobne daty, około roku 900, to jest 880, 890, 900 i tak dalej. I co ciekawe, wszystko około 910, 920 roku się kończy. Powstały w ciągu jednej generacji i z nieznanych przyczyn znikły. Też pytanie, dlaczego późno powstały i dlaczego zaraz potem zostały zniszczone, a jeżeli tak, to przez kogo? To jest pytanie, na które do końca nie mamy jeszcze tutaj odpowiedzi. To, co również jest charakterystyczne dla Mazowsza, no to oczywiście poza tym brakiem wczesnych ośrodków centralnych władzy, biskupstwo jest późne, jest w drugiej połowie XI wieku. No jest pytanie, co zatem tutaj się działo przed powstaniem państwa? Mamy jeden bardzo ciekawy wyjątek, jeżeli chodzi o grody. Po prawej stronie grodzisko w Nasielsku, nieduże. To ma gdzieś 40 metrów średnicy, zadziwiająco małe, byśmy powiedzieli, ale ma jedną rzecz charakterystyczną. Ono powstało w drugiej połowie IX wieku, gdzieś w latach 60. IX wieku i nieprzerwanie trwa do XIII wieku. Proszę zwrócić uwagę, jest to fenomen. Zmieniały się układy polityczne. Powstało państwo, gród w tym samym miejscu trwa, ale nigdy nie stał się ośrodkiem centralnym. To nie Nasielsk stał się ośrodkiem centralnym, to Płock się stał ośrodkiem centralnym. Ale co było tutaj? Co generowało tutaj siłę napędową rozwoju tego środka? Nie mam na to jasnej odpowiedzi. To jest jedna z zadziwiających zagadek też Mazowsza, właśnie to długie trwanie Nasielska. Wczesna chronologia, bo to jest bardzo wczesny i jako bodajże jedyny, nie znam innych takich, i trwający nieprzerwanie po wiek XIII
Kasztelania, ośrodek na Cielsku, bardzo ważne. Nie są to bynajmniej jedyne pytania dotyczące ośrodków centralnych Mazowsza. Pór pomiędzy Włocławskiem i Płockiem, co było wcześniej. Czy gród Włodzisława, Włodzisławie, tutaj jak go zwał, tak go zwał, chodzi oczywiście tutaj o kogoś o tym imieniu, kto tam uczestniczył w traktatach zawieranych z Bizancją na początku wieku X, czy Włocławek jest gordem Włodzisława. Jeżeli patrzymy przez pryzmat drzwi katedry włocławskiej, to tak, spójrzmy, ta jedna kwatera to jest właśnie gród Włodzisława i wypisane jest, że to jest z wieku IX. Czyli byśmy powiedzieli, pierwsza stolica Mazowsza niby miałaby się mieścić we Włocławku i być przeniesioną potem do Płocka. Tyle, że we Włocławku nie mamy żadnych świadectw, że tam w IX wieku w tym miejscu był jakikolwiek gród. I to nie koniec. Spójrzmy teraz na Wzgórze Tumskie w Płocku, stolica Mazowsza. Co było przed powstaniem państwa polskiego tam? Nie było ogrodu, nie było ogrodu. Włodzimierz Szafrański swego czasu sformułował tezę, że było tutaj to właśnie uroczysko pogańskie, które widzimy tak zrekonstruowane przez tego badacza, płonące ogniem. Były tam świadectwa ofiar, krwawych ofiar. Była czaszka mojej dziewczynki, był niby ołtarz ofiarny i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy były wyrwane z kontekstu, a zatem nie bez przyczyny zostały one krytycznie ocenione potem przez kolejne pokolenia badaczy i de facto zrezygnowano z koncepcji, że w Płocku znajdowało się przed powstaniem miasta centrum kultowe. Ale ja nie jestem do końca przekonany, czy nie wylano przy okazji dziecka z kąpielą. I objaśnię Państwu dlaczego. Mianowicie, spójrzmy teraz, nie wiem czy one wyraźnie są widoczne, te dwie takie rycinki po prawej stronie, które pokazują Wzgórze Tumskie u góry przed powstaniem państwa polskiego w otoczeniu grodów i punktów osadniczych i u dołu to samo wzgórze po powstaniu. Ja zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że przed powstaniem Płocka ten najładniejszy widokowo, topograficznie punkt jest kompletnie pusty. Dookoła są ośrodki, ale Wzgórze Tumskie jest puste. Co spowodowało, że jak tylko powstał Płock, to wzgórze ma tak zagęszczone osadnictwo jak nigdy wcześniej. I to jest pierwsze pytanie moje. Drugie to jest taka z kolei skojarzenie, być może, że luźne, ale odnoszące się do Gniezna. Pani Ewelina Siemianowska zapewne sobie przypomina, że przed powstaniem Gniezna ta najwyższa jego część była wyłączona z użytkowania. Tam, gdzie powstał ten ośrodek pogańskiego kultu w najwyższej części. I on jeszcze przez, już nawet po powstaniu pierwszej świątyni cały czas tam gdzieś był, kim się funkcjonował. Dopiero około 1980 roku zostało on to włączone. Nastąpiła inkorporacja do całego tego dużego zespołu. Ale przecież przed powstaniem Gniezna to było puste miejsce. To było niezasiedlone, tak jak tu Wzgórze Tumskie w tym wszystkim. Było coś, co spowodowało, że to miejsce zostało w cudzysłowie oszczędzone, czy też uhonorowane tym, że nie wolno było tam stawiać żadnych centrów osadniczych. To, co widzimy na tej dolnej mapce, że jest tego pełno, a punkt jest najpiękniejszy. No nikt mi nie powie, że tego miejsca nie dostrzegano również w przeszłości. Przecież nawet widzimy w Kronice Galla, że kiedy schorowany Herman nie mógł już chodzić, tego na tym fotelu wypychano właśnie tutaj na tą krawędź, gdzie no, na Ostrowiu Tumskim, żeby mógł patrzeć na Doliny Wzgórz. Piękny krajobraz, piękne wzgórze. I to wyglądałoby z tego przeglądu tutaj osadnictwa przedpaństwowego, nikt tego nie dostrzegł. No przecież ślepy by dostrzegł, mówiąc już kolokwialnie. Coś tam jest nie tak. A zatem ja zgadzam się z tym, że tutaj te świadectwa kultu pogańskiego są nieprzekonujące. Dla mnie też one są nieprzekonujące. Ale to, że to nie zostało zasiedlone, a jak tylko powstało państwo polskie, że zostało natychmiast włączone, objęte intensywną akcją osadniczą, musi mieć jakieś przyczyny. Ale kiedy miałem spotkanie autorskie w Płocku właśnie z kolegami, powiedziano mi o jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie, że znaleziono tam czaszkę konia właśnie na Wzgórzu Tumskim, które celowo zostało tam zdeponowane i że ten koń miał pewne cechy charakterystyczne, poza tym, że był wyjątkowo dorodny, że bardzo długo żył i nigdy nie był używany właściwie do ciężkiej pracy.
No, nie będę mówił, z czym się kojarzą zwierzęta, które są duże, piękne, dorodne, nieużywane do żadnej ciężkiej pracy. No, wystarczy poczytać również kronikarzy, chociażby Radogosz i te konie w świątyni, Świętowida i tak dalej, i tak dalej. I są rzeczy, krótko mówiąc, które wymagają wyjaśnienia i niewątpliwie do nich będą wracali badacze, muszą wracać, inaczej pozostawią mnie w dużym niepokoju, że tak interesujące rzeczy zostały zapomniane, czy też udaje się, że się ich nie dostrzega. No co dalej na tym Mazowszu? No, na Mazowszu tych grodów jest niewiele, ale za to mamy dużo w ogóle ośrodków osadniczych i kurhany. Te kurhany same w sobie są rzeczą zdumiewającą. Tam czerwoną kropką zaznaczyłem to cmentarzysko w Czekanowie, o którym chciałem dwa słowa powiedzieć, bo ono jest jednym z tych klasycznych, ale zarazem dostarczających wiele rzeczy do przemyślenia. Zresztą tych cmentarzysk jest tam bardzo dużo. Jak widzimy, one w takich parkowych lasach znajdują się. Są setki, setki kurhanów. Tam obok Czekanowa jest od razu Walnym i wiele, 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 wiele innych. W tym, że Czekanowie, chciałem Państwu zwrócić uwagę na ten kurhan tutaj u dołu, oznaczony tym numerem 8 w podpisie, który jest sam w sobie rzeczą unikatową. Dlaczego? Mianowicie był to początek cmentarza, jego geneza sięga VIII wieku i prawdopodobnie na początku był to, na tej wyniosłości celowo usypanej, był to dom zmarłych. Dom zmarłych, prawdopodobnie z VIII wieku, ze słupem centralnym, na którym być może również wystawiano szczątki zmarłych, bo pod słupem znajdowano liczne szczątki kości ludzkich spalonych, z czasem przekształcony właśnie w kurhan z dokonnym wielkim rowem. W tym rowie są liczne pochówki znajdowane i z czasem wokół tego wielkiego kurhanu powstały kolejne setki, setki, setki kurhanów. Ale ten zajmuje miejsce szczególne, to jest pierwsza rzecz wyróżniająca. Ale druga rzecz wyróżniająca jego jest taka, mianowicie, że ostatnie pochówki na tym kurhanie są z XVIII wieku. Wyobraźcie sobie, 1100 lat tradycji. Tradycja się urwała wówczas, jak po rozbiorach nastąpiła zmiana osadnictwa i tam byli ludzie z zewnątrz osiedlani. Ale do XVIII wieku ostatnie pochówki to są pochówki niemowląt, które znajdowano w nasypie tegoż kurhanu po 1100 latach od momentu, kiedy tradycja się zaczęła. Pytanie, czy to była jedna kontynuująca się tradycja, czy też z przerwami, ale to genius los, ta funkcja, nieprzerwanie przez 1100 lat w tym miejscu, no musi pobudzać wyobraźnię, jak to wszystko, to długie trwanie znajduje odbicie właśnie tutaj w tego typu obiektach. No i Polska Centralna. Przypominacie sobie Państwo, pokazywałem wcześniej, że w tej centralnej części ziem polskich w okresie plemiennym są takie rzeczy ciekawe. Mianowicie nie ma żadnego skupiska osadniczego, któremu moglibyśmy przypisać jakąkolwiek nazwę, czy archeologiczną, czy ze źródeł pisanych. Ale również zauważycie Państwo, że nie ma tam specjalnie grodów. Ale jeżeli są, to są naprawdę rzeczy, które też muszą budzić wyrazy zdumienia. Spójrzmy po lewej stronie. To jest grodzisko w Radomiu, na Piotrówce. Ponad 2-hektarowe, olbrzymie, pięknie zachowane. Piotrówka, ponieważ tam w pewnym momencie stanął na górze kościół świętego Piotra, to już na marginesie powiem, że wyznania świętego Piotra należą do najbardziej archaicznych na ziemiach polskich. Z reguły się wiąże z pierwszymi świątyniami, tak jak Święta Trójca, Najświętsza Maria Panna, Święta i Piotr i tak dalej. Ale co jest tutaj charakterystyczne? Nie o tym chciałem mówić. Mianowicie ten wał. Widzicie Państwo po prawej stronie na krawędzi konstrukcję wałową i zabudowę? Jak to jest możliwe, żeby wał i zabudował się znacznie poniżej Majdanu? Jak to było? Jak wytłumaczyć tutaj logikę? Czy jest możliwość wytłumaczenia logiki tego wszystkiego? No to jest wał właśnie, tak jakbyś powiedział, z początków państwa polskiego tutaj. Ale co było wcześniej, no była ta wyniosłość, jest piaszczysta taka wyniosłość nad rzeką Mleczną. Ja się zastanawiam, jak to wytłumaczyć, no bo przecież nie ma sensu tłumaczenie, że góry chcieli sobie zostawić, no nie wiem, jako zjeżdżalnie czy coś, no takich grodów nie ma. Natomiast jeżeli byśmy tutaj włączyli w to jakiś aspekt symboliczny, bo po prawej stronie są już bagna, to co widzimy tam na tej rekonstrukcji, takie ciemne, to są bagienne tereny nad rzeką Mleczną.
Ale jeżeli byśmy tutaj sobie włączyli coś, co już mówiłem wcześniej na przykładzie Płocka, a mianowicie te puste wzgórze tumskie, tutaj ta kulminacja, która miała jakieś wielkie znaczenie symboliczne dla nich, także jak powstał gród, to on otoczył tę kulminację dookoła, zamknął tą przestrzeń, nie wiem, czy sakralną, czy niesakralną, i zanim, że tak powiem, nastąpiły jakieś inne przekształcenia w mentalności tych ludzi, zmiany w jakichś układach społeczno-kulturowych, trudno mi tutaj powiedzieć w tym momencie, co to było, to powstało coś takiego dziwacznego. Powstał gród, ale który uhonorował istniejące coś, co było tam na kulminacji. Jakieś miejsce szczególne. I powstał, nie powiem dziwoląg, ale rzecz, która nie ma precedensu. Majdan znacznie wyżej od wałów i zabudowy na wyniosłości. Co się na niej znajdowało pierwotnie, nie mamy odpowiedzi, ale to jest też, jak mówię, jedna z osobliwości, byśmy powiedzieli, terenów tutaj południowego Mazowsza. Właściwie nie wiemy, bo Radom historycznie to jest Małopolska, ale administracyjnie jest dzisiaj południowe Mazowsze. Jest na granicy również Wielkopolski, ale w ogóle na szlakach, położony na szlakach. Drugi przykład też, który chciałem Państwu pokazać z tych terenów pogranicza, to jest tutaj po prawej stronie, mianowicie Łęczyca i Czerchów. Łęczyca i Czerchów. Łęczycę mamy na tych dwóch obrazkach, która sama w sobie zasługuje na uwagę, dlatego że mamy gród, a przy nim, tu na dolnym obrazku, takie miejsce, które uważane jest za miejsce kultowe, które funkcjonuje też gdzieś od VIII wieku i nie wiadomo, czy tutaj byli strażnicy tego miejsca, czy też, że tak powiem, była to oddzielna taka część do odprawiania kultu. Łęczyca trwa zatem, byśmy powiedzieli, już też gdzieś od VIII wieku i tak jak mówiłem w przypadku Nasielska, jej rola była zawsze wielka, zawsze znacząca w historii Polski. Już nie powiem o tłumie pod Łęczycą, i których kolegiata tu jest widoczna i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z symboli też, byśmy powiedzieli, naszego państwa. Ale chciałem dodać, że tuż obok znajduje się Czerchów, o którym niewiele dotąd mówiono, pisano, aczkolwiek badania były prowadzone przez Jadwigę Kamińską jeszcze w latach chyba 50. albo wczesnych 60. Czerchów jest czymś, co wymaga w moim przekonaniu dokładniejszego rozpoznania, mianowicie różnica pomiędzy Łęczycą a Czerchowem, odległość też zadziwiająca, bo to jest kilkanaście, ile pamiętam, chyba z 11 kilometrów, 11 albo 13 kilometrów, polega na tym, że o ile Łęczyca reprezentuje, byśmy powiedzieli, ten lokalny, czyli byśmy powiedzieli ten prapolski substrat, o tyle tu w Czerchowie zidentyfikowano ślady kultury elitarnej jeźdźców związanych ze środowiskiem wielkomorawskim. Gdybyśmy znaleźli tutaj cmentarz, to byśmy mieli całą zagadkę rozwiązaną. Oni musieli gdzieś chować swoich zmarłych. No niestety cmentarza nie udało się namierzyć. I co jest teraz najciekawsze? Co się dzieje po powstaniu państwa Piastów? Jeden i drugi zostaje zniszczony. I co dalej? Łęczyca zostaje natychmiast odbudowana i tak jak wspomniałem, ma wielką rolę. Tutaj kamień na kamieniu nie został i pamięć zanikła. Chciałoby się powiedzieć, swoich oszczędzili, obcych zlikwidowali, prawda? Jakie w rzeczywistości tutaj rzeczy na to jasno nie powiemy, ale fakt pozostaje faktem, że tych obcych, tych jeźdźców nikt dalej już tutaj nie wydźwignął i to był króciutki, nic nieznaczący właściwie epizod. To też jako druga ciekawostka tej Polski centralnej. To jest oczywiście więcej, to jest ilustracja jedynie tego, co ja sam przeglądając, czytając, czy też pisząc moją książkę, z czym się zetknąłem i na czym sobie myślałem, że jednak sposób myślenia decydentów był różny. Tych zniszczyli, bo chcieli tylko zdobyć, ale to powinno być, bo to jest nasze. Tych zniszczyli, ale nam nie jesteście potrzebni. Koniec. Dalej już nic tutaj w tym miejscu nie ma. No i kolejna rzecz, nad którą tutaj jedni pogardliwie machają ręką, inni z kolei się ekscytują, też od lat 80., 90. większa dyskusja, ale w 80. odkrycia. 130 km na południe od Warszawy, niedaleko rzeki Wisły, Podebłocie. No i słynna historia z tak zwanymi tabliczkami z Podebłocia. Wielka dyskusja, ale głównie publicystyczna, na łamach kultury. Odżegnywano czci odkrywców, studentów, którzy mieli podrzucić i tak dalej, i tak dalej. Dalej były to odciski trawy i tak dalej. No, cuda studencia. Ale kiedy przeprowadzono badania naukowe, no bo ja odróżniam to, co mi się wydaje, co mi w głowie tam chodzi, od badań naukowych, a badania naukowe to są badania dla mnie science, archeometria, po prostu nauki ścisłe w archeologii. To się okazało, po pierwsze, nie są to żadne odciski traw.
tylko to są celowo wyryte znaki w mokrej glinie. Dwa. Z tych trzech tabliczek ta, na której nie odczytano, jest z gliny typu terra rossa. Glina typu terra rossa w środkowej Europie nie występuje, bo to ona się wykształca w warunkach klimatu gorącego i suchego. To jest specjalność śródziemnomorska, byśmy powiedzieli. I dwa odczyty. Te odczyty też były bardzo różne, tylko dodam krótko, że w świetle tych nowszych odpisów jest to i interpretacji naszych epigrafików. To jest skrót od Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Te się powtarzają podobne. Ta, eta, jota mają tą samą treść semantyczną w Grece. Te są bardzo podobne do siebie i mają tą samą. Dolna część nie została odczytana. I to jest na dzień dzisiejszy ta opinia, którą koledzy specjaliści od greki, od łaciny, moi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Łukaszewicz, kolega Płócienik, jednoznacznie tutaj się wypowiadają, nie mają większych wątpliwości, mają liczne przykłady, ale problem jest dalej, dlatego że no nie wiemy, skąd się to wzięło, jaką to spełniało funkcję. Pomijam tutaj no najbardziej jakieś fantastyczne domysły, których nie będę cytował, i w jakich warunkach to się tutaj znalazło. Czy chrześcijanie byli wśród pogan, że w ten sposób oni sobie manifestowali swoją odmienność? Jest to też temat, który moim zdaniem jest godny pogłębienia i dalszych badań, nie tylko na przykładzie po prostu przysłowiowych tabliczek, ja tu już nie pokazuję, ale chciałem powiedzieć, że tam są jeszcze w tym samym kontekście bardzo ciekawe naczynia z ornamentem solarnym, których nie znamy z tej części Europy, ze słoneczkami. Te naczynia są znane z Karantanii, z terenów bałkańskich, ale tutaj w środkowej Europie, przeglądając swego czasu jeszcze ze świętej pamięci Markiem Duliniczem, nie znaleźliśmy przykładu podobnych ornamentów. Jest kontekst zatem, tu nie chodzi tylko o tabliczki, jest pewien kontekst, który jest jednak zupełnie, zupełnie odmienny. Czy jest to trudne do zrozumienia, czy też nie? Wytłumaczę Państwu, że wcale nie jest to takie trudne w świetle tego, co w kolejnym regionie za chwilę Państwu pokażę. Przejdźmy na razie wszakże do pasa południowej Polski, zanim powrócimy do kwestii tabliczek i tego, co się działo. Mianowicie Śląsk i Małopolska, no niby podobne, jednak bardzo różne. Podobne. Podobne dlatego, że to, co są nazywane tymi wyżynnymi ośrodkami kultu, tu daję przykład Góry Ślęży, znajduje odbicie również na ziemi sandomierskiej. Oto Łysiec i Wielkie Wały. Mamy rzeźby, małą rzeźby. Oczywiście, że też tutaj pewne rzeczy są niepotrzebnie wyrwane z kontekstu, bo ten święty Emeryk, jak to powiada legenda, który idzie do góry, tam nie pamiętam ile milimetrów, jak dojdzie do szczytu, to będzie koniec świata. To niekoniecznie jest w kontekście pierwotnym, a raczej wtórnym. Te rzeczy mogły powstawać zupełnie później z tymi znakami krzyża ukośnego, więc te konteksty są pogmatwane. Ale są rzeczy, które jednak budzą zdumienie, które zastanawiają. Nie mamy świątyń, ale są te wały. Wały mogą być też nowożytne, co wykazywano w przypadku Ślęży. No ale przecież tutaj na Świętym Krzyżu mamy ten obwód, który jest 1,5 kilometra długości dotąd. Przerwami, jest część starsza, część młodsza, ale jednak w tych wałach występują materiały IX-wieczne. Występują materiały IX-wieczne. Tutaj w tej chwili to jest trochę zrekonstruowane, ale w sumie tak to wygląda. Nie jest to wał obronny, bo tutaj mamy też taką rzecz, że to ten majdan tego grodu znajduje się powyżej wału, wały są poniżej. Ale jeżeli to jest zamknięcie jakiejś przestrzeni symbolicznej, no to jest problem. Mimo że poddawane jest, że tak powiem, krytycznej tutaj weryfikacji, czy to w ogóle były wały kultowe, czy obronne i tak dalej, problem moim zdaniem jest godny uwagi i wymaga również dalszych jeszcze analiz. I teraz ten Śląsk. Czym się charakteryzuje? Z czego czerpał swój dobrobyt? No to mamy ten szlak właśnie odrzański. Ten szlak odrzański. Czym on dla archeologów owocował? No, mamy znaleziska staromadziarskie, kultury staromadziarskiej. Mamy topor typu Franciszka, zachodnia Europa. Mamy wyroby bizantyjskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko krótka ilustracja tego potencjału, jaki tam się znajduje. Ale nie to jest tutaj chyba najciekawsze. Mianowicie grody. Grody są bardzo różne. Są duże, są małe, są wielkie. Ale są wśród nich szczególne, te właśnie, które są z licowaniem kamiennym, co oglądamy tutaj na przykładzie Dobromierza. Mianowicie one występują na terytorium wielkomorawskim. My mamy również na Śląsku całą grupę podobnych grodów do tego,
Pilów jest pięknym, tutaj jest tradycją wielkomorawską też, które wskazuje nam jednoznacznie na tradycję kultury Wielkich Moraw, może potem Czechów, tutaj na Dolnym Śląsku. To jest również kultura materialna. To jest liczne powiązania po prostu z całym tamtym środowiskiem. No i oczywiście to, co wyróżnia Śląsk, to są znane nam nazwy licznych plemion. Ślężanie, Milczanie, powiedzmy Gołęszyce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, których mamy mnóstwo tutaj na tym, których relacje nie do końca między sobą zostały rozpoznane, ale które są przedmiotem dociekania historyków i sporów również wśród archeologów. Śląsk, również to, co wyróżnia z innych regionów, to jest to, co oglądamy tutaj, tak zwane grzywny żelazne, środki płatnicze. Te grzywny żelazne obejrzymy sobie jeszcze na przykładzie Krakowa, ale dodam tylko, że one występują na terenie Wielkich Moraw. Jest to miejsce największego ich występowania. Znane są również z ziem polskich. To największe skupisko właśnie jest z Krakowa, ale występują też w Norwegii. Na Śląsku te grzywny żelazne są jedną z cech wyróżniających tamtejszą kulturę materiału i coś, co w ogóle nie znajduje gdzie indziej odpowiedników, mianowicie te misy śląskie, żelazne misy śląskie, znajdowane w grobach. Pytanie, czy pełniły rolę takie jak tutaj tych grzywien, środków płatniczych, czy też tezauryzacji dóbr materialnych? A jeżeli tak, to skąd się ten pomysł narodził? Ciężkie, mało, że tak powiem, praktyczne, a jednak je gromadzono. Jest to rzecz, na którą, powiem szczerze, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. No i te wielkie grody wiślańskie, ta nazwa jest oczywiście umowna, ale oddaje ona nam pewne zjawisko, które dotyczy terenów Podkarpacia, ziemi krakowskiej, Miechowa, od drugiej połowy VIII i przełomu IX do X wieku jest to około 25 grodzisk. Co ciekawe, występują one na ziemi krakowskiej, potem jest pusta ziemia sandomierska, też zadaję sobie pytanie dlaczego, bezgrodowa, a naraz pojawiają się na ziemi lubelskiej. Ten chodlik, który oglądamy tutaj, 7-hektarowy, to są trzy pierścienie wałów. Ten tutaj zewnętrzny, trzeci, drugi, pierwszy i potem majdan. Zadaję sobie pytanie, po co były te trzy wały? Jak duża wspólnota zamieszkiwała te grody? I co spowodowało, że ten gród, który powstał w VIII wieku, na początku X wieku de facto zamiera, tak jak Truso, o którym wcześniej mówiłem, zamiera. Nie zostaje z niczym, tylko zamiera. Po prostu zmieniło się coś radykalnie, że tego typu konstrukcje straciły rację bytu. Dlaczego, za chwilę Państwu też powiem. I w Krakowie ten najbardziej taki charakterystyczny, mianowicie Stradów, 25 hektarów, cała aglomeracja, a właściwie cała grupa tych obiektów, przy czym te cztery wielkie, to Zamczysko, ten centralny, okazuje się, że jest najpóźniejszy. Stąd one trwają, tego typu obiekty, aż po pierwszą połowę XI wieku, nierzadko. No ale jest pytanie, kto wymyślił te wielkie grody tutaj? My je znamy z terenu Wielkich Moraw, ale nie mamy tutaj żadnych świadectw, że tego typu obiekty budowali tamtejsi tutaj w krakowskim. Są to jednak trochę różne rzeczy. No i ten brak w sandomierskim tych grodów, mimo że dalej na wschód znów się pojawiają. A to, co oglądamy tutaj, no to jest osobliwość nie tylko małopolska, to jest, powiedziałem, osobliwość środkowej Europy. Mamy tutaj koncentrację wielkich kurhalów. Tu krakowskie co najmniej były trzy, w sandomierskim cała grupa kurhanów i potem kopiec cedralski. To są cztery ośrodki władzy. A jeżeli tak, dlaczego one są takie inne od tego, co w tym czasie jest standardem dla ziem polskich i tej części Europy? Już jak mówię, te wielkie kurhany to znamy, ale gdzie najbliżej? W Danii, Norwegii, Szwecji, Czernichów, Ruś Kijowska, a na południu najbliżej Bułgaria. Niewielka Morwa, ani nikt. Bułgaria najbliżej. Co się zdarzyło, że tutaj coś takiego powstało? To jest coś, co mnie, że tak powiem, cały czas prześladuje, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Ale jest jeszcze druga rzecz, która jest tutaj bardzo ciekawa. One w różny sposób powstawały. O ile tutaj, mówię o Krakusie, przypomina nam południowy kurhan Wieling, ponieważ tu znajduje się centralny słup i taka plecionka go podtrzymująca. O tyle ten w Sandomierzu jest wymodelowany we wzgórzu lesowym. To jest ostrosłup, słup foremny, zbudowany z istniejącego wcześniej wzgórza. Jak się patrzy z góry, z samolotu, z motolotni, to się widzi idealny ostrosłup.
i jego boki zostały wymodelowane. Zatem ten zbudowany, ten wymodelowany. Czy była podobna idea u źródeł ich genezy, czy inna, tego nikt nie rozstrzygnął, nie było zresztą żadnych pogłębionych studiów. To, co oglądacie Państwo tutaj, ta rekonstrukcja, no to jest niestety efekt badań milenijnych lat 50., kiedy rozkopano ten wielki kurkan i go pozostawiono. To jest zdjęcie, jakie robiłem, stanu jego, jak jest. Natomiast to jest po prostu próba rekonstrukcji jego pierwotnej formy, to co oglądamy powyżej. To jest zagadka, byśmy widzieli z całej środkowej Europy te monumentalne kopce. Co one oznaczały? Dlaczego tylko tutaj, dlaczego w tych czterech skupiskach, krakowskim, sandomierskim, przemyskim i nad Kuczwą na pograniczu? No i mówiłem, że do tych grzywien wrócimy. No wrócimy, dlatego że jedynie w Europie taki skarb, jaki mamy, to jest z Krakowa, z ulicy Kanoniczej. Pytanie, czy to był skarb Wiślan? 4212 grzywien, waga 3630 kg, ułożone w pęczki, tak jak widzimy tutaj. Pęczek, pęczkowy nierówny są 3, 5, 7, 12. No tutaj łamano sobie głowy, co te pęczki oznaczają. Czy to była danina, jaką każdy składał, jeden mniej, drugi więcej. Czyli krótko mówiąc, czy to oznaczało wartość tego, co musiał do tego skarbca dołożyć, czy też miało inne znaczenie, tego też nie rozstrzygnięto. Ale faktem pozostaje, że w tej drewnianej skrzyni, bo to było złożone w wielkiej takiej drewnianej skrzyni, tych kilkadziesiąt warstw z tymi grzywnami stanowi niewątpliwie rodzaj skarbca. No i teraz pytanie, czy to jest przykład wczesnego systemu fiskalnego? Dodajmy do tego teraz te kurkany, dodajmy ten właśnie tutaj skarb z ulicy Kanoniczej, no i wrócimy do pytania o tych Wiślanach. No właśnie, czy byli tam Wiślanie? Trwa dyskusja. Nie zostało to jednocześnie znacznie rozstrzygnięte. Państwo zorientowali się, że ja w mojej książce również stawiam tam wiele pytań. Moim zdaniem była tam wspólnota wielokulturowa. Wiślanie jako tacy, mniejsza o nazwie, ale jakaś taka wspólnota o nazwie podobnej mogła tam istnieć, ale nie jako jedyna. Ale mamy tutaj trzy niezależne źródła. Biograf bawarski, żywot świętego Metodalnego i choreografia króla Alfreda w opisie Germanii. Oczywiście tam nie ma mowy zawsze o Wiślanach. Jest kraj Wisły, siedział Wiślek i Wiślanie u biografa bawarskiego, ale cały czas jest związany właśnie z tą Wisłą. Dodajmy do tego właśnie teraz epizodyczną legendę dynastyczną o Kraku i Wandzie. Już nie mówię o smoku wawelskim, ale ta legenda dynastyczna, coś tam w niej tkwi interesującego. Monumentalny w postaci tych wielkich kopców, ten skarb, który ogląda się z ulicy Kanoniczej, no i kultura materialna. Ja bardziej to studiowałem na przykładzie tak zwanej ceramiki białej krakowskiej. Obca technologia, rodem z południa, wymagająca wielkiej znajomości procesów technologicznych, która jest tylko w okresie wiślańskim, tylko w Krakowie i okolicach, która polega na tym, że wytwarzano je z glin, których normalnie u nas nie potrafili wytwarzać. Na tych głównych grodach wiślańskich to jest prawie 80% tego typu wyrobów. Żałuję, że miała powstać praca doktorska jednej z koleżanek w Krakowie, że nie doprowadziła jej do końca, bo to byłaby kapitalna rzecz przyczynku odnośnie właśnie tych ludzi, którzy tam tworzyli, bo to było tylko w głowach określonych ludzi. Po nich ich sukcesorzy nie byli w stanie takich wyrobów wytwarzać. No po prostu. To nie jest jedynie adopcja technologii. To trzeba było potrafić. Jak nie było tych, którzy potrafili, przestało to istnieć. No i mamy jeszcze ten kopiec właśnie też Wandy, niestety niezbadany dotąd. Długoż o tym pisze, że to na wzór ojca Kraka, również i Wandzie zbudowano taki kopiec. Co tam jest w środku, tego nie wiemy. Kiedyś próbowaliśmy projekt napisać, żeby przeprowadzić badania niszczące, ale właśnie z użyciem zaawansowanych metod tego kopca. No niestety nie dostał finansowania, więc dalej być możemy sobie w tej chwili tylko fantazjować. O ile wiemy tu, jak to jest zbudowane, o tyle tutaj pozostaje to nadal, że tak powiem, śpiewem przyszłości. No i wracamy teraz do tych tabliczek z Podebłocia, o których wcześniej mówiłem, i Grody nad Chodelką. Ale to nie jest tylko kwestia Grody nad Chodelką. To, co chciałem Państwu w tym momencie powiedzieć, że tutaj, o mniej więcej, gdzie jest ta czerwona, tutaj też prostokącik, gdzieś pod Lubliną, jakieś 50 kilometrów, niedaleko Kazimierza Dolnego, ciut na południe od Puław, mamy piękny taki kompleks nad rzeką Chodelką kilku grodów, które nam ukazują całą sekwencję rozwoju osadnictwa. Ja tam w mojej książce jest taki rozdział od Chodlika do Lublina. Chodlik to jest ten, co pokazywałem, ten wielki gród 7-hektarowy, trzywałowy, który zaczyna całą tą sekwencję, ale o ile Chodlik zaczyna,
o tyle potem zaczyna się dziać coś dziwnego. W IX wieku powstają obok siebie dwa grody, Żmijowiska i Kłodnica. Potem w X czy początku XI wieku dalej na północ powstaje gród w Podgórzu, przeprawa, gród. Podemocie jest ciut wyżej. A teraz dlaczego te tabliczki chrześcijanie? Proszę zobaczyć tutaj na te znaleziska kultury materialnej. To jest kultura wielkomoralska, madziarska i byśmy powiedzieli naszych sąsiadów z południa. Jeżeli doszli tutaj, to dlaczego mogło ich nie być 30 km dalej, powyżej, po Debłocie? Tabliczki zatem w tym kontekście są dla mnie całkowicie zrozumiałe. Ale to, co jest dla mnie tutaj najbardziej może też interesujące, co chciałbym Państwu w tym momencie powiedzieć, to te dwa właśnie grody oddalone od siebie o kilometr. No można sobie wyobrazić różne wspólnoty, które są kilometr jedna od drugiej. Ten tutaj zrekonstruowany Brzmiowiska, który po lewej stronie oglądacie Państwo na tym obrazku, to jest gród, który na dodatek znajduje się w środku osady. Z mojej praktyki wiem, że albo gród jest sama osada, gdzieś tam się znajduje, albo gród stanowi jeden z członów tego wszystkiego, a reszta to jest tam gdzieś podłączana do tych podgrodzi. Natomiast tu jest zupełnie inaczej. Ten 30-metrowej średnicy gród, który jest tutaj między tymi budynkami lekko zaznaczony, to jest coś, co znajduje się w centralnej części osady. To jest tak, jak gdy była tam dwór kogoś możnego w osadzie, która do niego należała. I tak chyba należałoby rozumieć ten sąsiadujący obok Brzmijowy, ten w Kłodnicy, gdzie mamy to samo. Gród ma ciut większy, tam chyba ma 60 metrów, o ile pamiętam, ale tam znaleziono piękny obiekt w środku. W razie coś, co nazwano niby szpichlerzem, tam jest dużo ziarna, ale mnóstwo importów madziarskich, wielkomorawskich, uzbrojenia, ozdób i tak dalej. W moim przekonaniu to była druga taka też rezydencja lokalnego możnego, prowadzącego handel z południem, który tam gromadził również zboże, wszystko razem. I te grody dziewiątowieczne wyznaczają nam drugą fazę, bo ich rozwój, tych dziewiątowiecznych, kojarzy się z zamieraniem Chodlika. Chodlik, rozumiem, zresztą nie jest to tylko moja opinia, był dużym grodem wspólnotowym, ceremonialnym, ten trzywałowy, który był miejscem, gdzie się spotykali, żeby radzić o sprawach i jak dalej. Natomiast te dwa, Kłodnica i Żmijowiska, wskazują nam na rozwarstwienia, na powstawanie grupy możnych. Tu wracamy do tych szlaków, o których Państwu mówiłem, dziewiątowiecznych i te najwcześniejsze skarby, skąd co ci ludzie się bogacili na wymianie. I to były rodzaje, byśmy powiedzieli, takich superwill, takich ich rezydencji w naszym dzisiejszym rozumieniu, ale w otoczeniu właściwie całego tego otoczenia osadniczego, normalnych budynków mieszkalnych, nie jako gród do obrony. I żeby sprawę dalej pociągnąć, potem mamy ten Podgórz, który nie został jeszcze zbadany tu nad Wisłą przy tej przeprawie i on prawdopodobnie jest już tak właśnie z początków państwa XI wieku na pięknej skarpie, ten u góry właśnie tutaj. Ale co ciekawe, Piastowie potem nie skorzystali z żadnych z tych ofert. Gdzie powstał centralny ośrodek Piastów? W Lublinie. W Lublinie. Dzięki temu cały ten obszar tych terenów nad Chodelką jest dzisiaj pięknym rezerwatem archeologicznym. Byłem tam tydzień temu doktora Michowicza, który prowadzi badania i który na kilka generacji będzie dostarczał archeologom wiedzy, jakiej wcześniej nikt nie znał, dlatego że tam w tych lasach są też setki kurhanów. Właśnie badali w tym roku te kurhany. Znajdą tam piękne rzeczy, również importy. I to jest, że tak powiem, rzecz na wiele, wiele projektów, także archeolodzy niech się cieszą, a ci, którzy zamierzają studiować archeologię, mogą powiedzieć, mamy wielką szansę, bo tam starczy miejsca dla wszystkich, tak jak mówi nam Pismo Święte, dom mojego ojca jest duży, tam też można być. Byli studenci akurat Warszawy, Poznania i Gdańska przy badaniu tych kurhanów. To jest, proszę Państwa, fenomen osadniczy, możliwość prześledzenia sekwencji osadniczej od okresu właściwie wczesnosłowiańskiego, bo tam są też otwarte osady, które nie są jeszcze zbadane, mówimy tylko o grodach, aż po narodziny państwa. I to w całej okazałości, bo również cmentarzyska osady, również wały podłużne, o których nie bardzo wiadomo, co one oznaczają i wiele, wiele jeszcze innych. Jeżeli mówimy o ciekawych rzeczach tych wschodnich, to przejdźmy na teren pogranicza, grody na bagnach. To jest dla mnie było, powiem szczerze, zupełnie nowe doświadczenie życiowe przy okazji moich badań na ziemi chełmskiej. Mianowicie okazuje się, że w Poleskim Parku Krajobrazowym, ten co mamy na mapie, a więc tu gdzieś pomiędzy Włodawą, Brześciem, Białą Podlaską, to się znajduje, jest cała grupa grodów położonych na bagnach. Po prawej stronie widzicie Państwo tą ścieżkę,
którą maszerują moi koledzy, do tej kępy, która się tutaj znajduje. Pół metra dalej wpada się i się ginie. Natomiast to jest ścieżka, którą znają miejscowi strażnicy tylko i którą się chodzi. Natomiast tam jest piękne wyniesienie piaszczyste, na nim jest bruk. Są trzy groble, znaleziska, w tym ostrogi, znaleziska elitarne. Jakieś miejsce szczególne, na pewno nie osadnicze, bo tam nie ma, powiedzmy, ani zabudowy, ani jakichś właśnie śladów długotrwałego pobytu, ale mogło pełnić rolę schronieniową i miejsce odprawiania pewnych ceremonii właśnie na takich wyspach, na bagnach. To jest bagno Saktanowskie. To, którego pokazuję Państwu tutaj, Kulczyn, jest nieco inaczej zbudowane. Mianowicie znajduje się tam niewielki gród. Ale mówię, kiedy mówię gród, to proszę wziąć pod uwagę, że to ma w sumie 16 metrów średnicy. A więc tam mógł być ktoś z rodziną. Nawet pozostali byli tutaj, na tej osadzie. I to jest też się idzie groblą do tego. Jest ten gród. Razem z tym gród ma też drugą taką właściwość. A mianowicie jego rdzeń stanowi coś, co mi przypominało mur z surowych cegieł, które zostały spalone potem. Coś, co można sobie jedynie porównać, jeżeli się ze środowiskiem chazarskim, Sarkiel, Biała Wieża i tak dalej by kojarzyło, ale nie tutaj. Coś, co jest nowego. I są tam również importy, byśmy wzięli ze Śrada, ze świata stepowego. No i ten, który tutaj mamy w Busównie, który publikowaliśmy z kolegą, mianowicie składający się z trzech wałów, taki obiekt w Busównie. Busówno też jest niedaleko Chełma. Co go wyróżnia? No pomijając te, że są trzy wały, to wszystko funkcjonuje od IX do XIV wieku na granicy, na pograniczy polsko-ruskiej. To, co jest dla mnie tutaj fenomenem, to jak objaśnić, że przechodziło to z rąk do rąk przez 400 lat i cały czas ten gród funkcjonował. Że to była taka trwała tkanka, co spowodowało, że było taki jakiś też geniusz ludzki, bez względu na to, kto to zajmował, to dalej się tym zajmował i dalej to funkcjonowało. To jest bardzo rzadki przypadek. Bardzo rzadki przypadek, mnóstwo ciekawych odkryć związanych właśnie tutaj z badaniami tego grodu w Busównie. No i samo pogranicze już, wojownicy i kupcy, czyli Madziarzy w Przemyślu, początek X wieku, aczkolwiek trwa dyskusja, czy nie byli oni z czasu Chorobrego. Wydaje się jednak, że ten horyzont, byśmy powiedzieli, madziarski i wczesno X-wieczny jest nadal tutaj prawdopodobny. No i kolejny z tych wielkich kopców jeszcze zbudowany inaczej, bośmy mieli tutaj projekt badawczy dotyczący kopca tatarskiego, zwanego też kopcem Przemysława. On jest nabudowany na cokole skalnym. Mianowicie dół jest naturalny, ale nadbudowano są jego górę. Zobaczmy, że w przypadku tych monumentalnych kopców możliwości ich wznoszenia są bardzo, bardzo zróżnicowane. Od usypanych poprzez wymodelowane do nadbudowanych. No i tutaj pytanie, czy była tutaj ta kolonia węgierska, ten garnizon węgierski w Bramie Przemyskiej. To był główny punkt przechodzenia właśnie na tereny południowo-wschodniej Europy. Teraz powinienem przejść do Wielkopolski, ale o Wielkopolsce Państwu mówiłem w odcinku pierwszym naszego spotkania, a zatem tylko to, co chciałbym powiedzieć na zakończenie, to, że najbardziej zdumiewającą dla mnie rzeczą, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to było to, że mamy tutaj niemal bezgrodową ziemię gnieźnieńską, czyli tu, gdzie się narodziło państwo polskie i mamy zagęszczenie grodów po stronie zachodniej Wielkopolski. A zatem to, co potem znikło, jak powstało państwo polskie. I to był, że tak powiem, przedmiot mojego poprzedniego spotkania. Próbowałem wyjaśnić, jak to się stało, że tu powstały grody, a tutaj znikły te grody. I to byłoby na tyle. Dla Państwa, którzy chcieliby trochę jeszcze więcej, to są te główne publikacje, w których piszę o tych rzeczach, które Państwu miałem przyjemność dzisiaj przedstawić. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak jest. Ja bardzo dziękuję. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że będziemy mieć podróż po całej Polsce dzisiaj, która miała trwać trochę dłużej. Obiecałem, że będę szanownych gości trzymał do 20:15, ale za 5 minut będzie ta 20:15, więc mam nadzieję, że się nic nie stanie, jeśli trochę dłużej Was potrzymam. Na zakończenie oczywiście jak najbardziej, jeśli ktoś jest zainteresowany tym, co działo się w Wielkopolsce, zachęcam do obejrzenia naszego pierwszego spotkania z panem profesorem i oczywiście zapraszamy na wystawę do Gniezna, Przedpolska, Ziemie Polskie w czasach plemiennych. Mieliśmy zadać Ewelinie pytanie zaraz po tym, jak przejrzy sobie, przyglądnie się całej prezentacji, ile tam zabytków można zobaczyć, które były tutaj pokazywane? No powiem, że sporo, bo sobie nawet wynotowałam i tak idąc od północy, od
Pomorza to mamy kolię ze Świelubia, o którym pan profesor wspominał, z cmentarzyska Kurhanowego. Z Wolina nic nie mamy, ponieważ jakieś 2 tygodnie temu zamknęliśmy całą wystawę poświęconą Wolinowi, Wolin Słowian czy Wikingów. Mamy też troszkę zabytków z Truso, odważniki i dirhemy arabskie. Powiem dalej tak, z Mazowsza niestety mamy niedużo, ale są to przedmioty z szelik, naczynia i zapinka, ta słynna. Ze Śląska mamy Franciszkę, o której pan profesor wspomniał. Też, no powiedzmy, no nie oryginalne rzeźby ze Ślęży, ale mamy kopię 1:1. Tak, mamy też, no powiem tak, z Łęczycy nic nie udało nam się pozyskać, ponieważ tam ostatnio przecież było otwarcie grodu oddziału Muzeum z Łodzi, więc no, siłą rzeczy nie otrzymaliśmy, ale mamy misy żelazne, o których pan wspominał i tu tylko powiem, że kilka dobrych lat temu Paweł Rzeźnik w którymś z artykułów zapowiedział, że ma odmienną teorię, ale jeszcze z tego co wiem, nie odpublikował odnośnie tych mis Śląsk. Cały czas czekamy. Jednak te misy, tak, grzywny żelazne też mamy z Piotra Wina między innymi. Z chodlika to powiem tak, że mamy całą gablotę chodlikowską i mamy te wszystkie, to jest debiut w ogóle muzealny, tych wszystkich artefaktów, o których pan profesor mówił, plus jeszcze guzek z porządzenia jeździeckiego z tego grobu, z chodlika, czyli tego jedynego dotąd chyba na Słowiańszczyźnie grobu ludzko-końskiego, gdzie 95% kości należało do konia, więc to też jest taki, jak ja to mówię, cymeślik. Ceramikę białą, o której pan profesor wspominał, też mamy. No jest. Po polsku sporo rzeczy. Tak, ponad 300 zabytków z 30 instytucji prawie z Polski, więc jest tego sporo. Natomiast jest też faksymile bardzo dobre, bardzo dobrze wykonane z Biblioteki Monachijskiej Geografa Pawarskiego, więc to też można zobaczyć, łącznie z tłumaczeniem. Zresztą, jak widać na zdjęciu, które Radek załączył, to jest właśnie geograf bawarski. Taka niepozorna karteczka, tyle dyskusji wokół tego od 2 wieków ponad. Więc zapraszam. Wystawa jest do 2 października. Sporo artefakt. Udało nam się zgromadzić. Cieszy. O, jest i pan Zdzisław. Co za wśród oglądających nas dzisiaj zapraszam do obejrzenia filmu Od Popiela do Piasta, którym pokazują różne hipotezy na temat przejęcia władzy przez Piastów. Premiera w TVP Historia już pod koniec września właśnie nam tutaj pisze. Tak, ja tylko dodam, że w wystawie będzie towarzyszyć konferencja, podczas której też będzie prapremiera tego filmu, więc także zapraszam. Tam będzie można też zobaczyć koniec września, 29-30 września, z tym, że będzie prapremiera podczas konferencji, natomiast organizujemy jeszcze spotkanie w auli liceum, z którym sąsiadujemy w jednym budynku i tam mamy prapremierę dla młodzieży. To jeszcze Welino na sam koniec, przypomnijmy, bo to jest taki tradycyjny... Tak. Moment, dobrze, kiedy mówimy o wszelkich planach, okay, i rzeczach, które można się w przyszłości zobaczyć u różnych osób, które tutaj występują. Ale drodzy widzowie, oczywiście tradycyjnie nie uciekajcie. Wiem, że już niektórzy, niestety chyba, którzy byli z nami po raz pierwszy, uciekli, bo nie wiedzieli, że oczywiście teraz jest czas na pytania. Było z nami bardzo dużo osób i cały czas jest wciąż dużo. Sami wymieniali pełno stanowisk. Ja nawet nie zapisywałem tych wszystkich stanowisk, które uważają, że są równie niesamowite jak te, które były omawiane w trakcie wykładu. Drodzy widzowie, oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich wczesnośredniowiecznych stanowiskach na terenie Polski, bo to byśmy musieli tak sobie maraton 24-godzinny urządzić i nasz biedny pan profesor nie dałby rady przez tyle czasu bez przerwy opowiadać, a może by dał? Nie wiem. Pewnie by dał. Trudno byłoby. Trudno. Jakieś przerwy byśmy musieli robić. Albo jeszcze drugą osobę na wymianę. Ale bardzo mi się podobało, że gdy tam był ten motyw dłuższy na temat tej funkcji kultowej wzgórz, pan
Radek, oczywiście typowo, jak typowy sceptyk, typowe tłumaczenie archeologów. Jak nie wiedzą, o co chodzi, to pewnie kultowe. I gdzieś tam dyskusja się potoczyła, ale do mnie przemawia jednak to tłumaczenie pana profesora. To jednak ma szczególnie ten w Płocku wyniesiony obiekt i całkowicie inaczej zagospodarowany, nie zagospodarowany. Ja może tylko powiem, że moje pytanie dotyczyło, z jakich powodów to wzgórze nie zostało zasiedlone, jeżeli dookoła było gęste osadnictwo. Najładniejsze miejsce. Tak jest. No chyba, że uznamy, że był tam, powiedzmy, no, miejski park. No, jeżeli mam aż taką wyobraźnię. To już w ogóle nie wiem, czy miało takie miejsce. Ekolodzy nie pozwolili tam nic zbudować. No. Ale to już byłaby jeszcze większa fantazja, aniżeli udawanie, że nie ma problemu. No. Tak, tak. Pani Grażyna Stały Wisy też również zauważyła, że jednak no, czasem się śmiejemy, że o tych funkcjach kultowych, ale jednak coś w tych kultach zawsze było i to te społeczności przez tysiąclecia, nawet dłużej, jednoczyło, więc na pewno coś jest na rzeczy. Pan Tomasz, który zawsze jest największym orędownikiem Pomorza wśród naszych widzów, pisze, że wały poniżej wyniesienia Majdanu są analogie na szczycie Rowokołu na Pomorzu. Mają podobne i podobnie jego funkcja nieznana, jak w Radomiu. Pani Grażyna też zastanawiała się, czy badano wnętrze tego wzgórza i chodziło o to, gdzie jest wał poniżej Majdanu. Czy tam prowadzone były badania? Piotrówka w Radomiu. Nie było rozkopywana Piotrówka. Tam były tylko, bo tam znajdował się, jak wspominałem, ten cmentarz, nie, kościół świętego Piotra i przy nim był cmentarz, więc jedynie groby badano. Kościół został prawdopodobnie rozebrany całkowicie, bo na jego pozostałość nie natrafiono, natomiast były groby i tylko groby badano. Natomiast ten rdzeń jest piaszczysty. To jest wielka taka rodzaj, nie wiem, trudno nazwać mi, czy to moryna, ale wzgórze z piasku właściwie. Takiego litego usypane, nieusypane, wytworzone. Natomiast nieznana mi jest, że tak powiem, geneza samego tego wzgórza. Mm-hmm. Pan Leszek tutaj właśnie pisze też, czy węgierskie znalezisko w Przemyślu mogło mieć związek z węgierskim orzenkiem Bolesława Chrobrego. Niestety nie ten wiek, jeśli dobrze. No nie ten wiek, chyba żebyśmy uznali tutaj, że tak powiem, hipotezę jednego z moich kolegów, że to wszystko wiąże się z czasami Bolesława Chrobrego, bo taka hipoteza też funkcjonuje, przeciwko której inni oponują. Nie podejmuję się rozstrzygania tego sporu. Na razie przyjmuję w dobrej wierze, że to jest jednak z początku X wieku, czyli że nie ma związku bezpośredniego pomiędzy Chrobrym a występowaniem tego cmentarza. Tym bardziej, że te, mówię, te znaleziska madziarskie występują również w tym czasie. O IX wieku mówiłem w Małopolsce Zachodniej. Pokazywałem tam znaleziska również ze Śląska, ale groby występują również. Poza tym mamy mnóstwo importów madziarskich też z rejonu Chodlika, z Kotliny Podelskiej, więc jakieś tam kontakty były mocno zaznaczone cały czas. Mhm. Ewelino, jakieś pytanie cię rzuciło konkretne? Może gdzieś sobie zapisałaś? Tak, tutaj pan Bartosz Galas pytał, czy na małą liczbę grodów na Mazowszu mogły mieć wpływ ewentualne starcia z Bałtami, Rusami, Waregami? Nie sądzę. To jest kwestia, byśmy wzięli organizacji przestrzeni osadniczej. Prawdopodobnie takiej potrzeby budowy tych grodów przez dłuższy czas nie było. No poza tym, no, to jest pytanie tego typu, gdybyśmy zadali, no, dlaczego nie ma na Mazowszu większych ośrodków miejskich? No nie ma. No, przecież Płock, największy ośrodek Mazowsza, nie może być porównywalny, już nie powiem, z Krakowem, Poznaniem, Gdańskiem, Szczecinem i tak dalej. Jest to ośrodek średni, bo jest średnio nieduży. Nie było widocznie takiego zapotrzebowania na budowę w tym miejscu dużych ośrodków, podobnie jak tych grodów. Jest ich tyle, co by kot napłakał, można powiedzieć, niewiele. Raczej to jest osadnictwo, które zajmowało naturalne ekumeny, które rozdzielały lasy i tak dalej. Nie sądzę, żeby kwestie tutaj, czy dotyczące Prusów, czy Rusów, odgrywały decydującą rolę. Tym bardziej, że no, z badań, które aktualnie realizujemy na Mazowszu, mówię tutaj o grancie, który pod moim kierunkiem jest realizowany, dotyczący populacji Mazowsza,
wynika, że tam były te ruchy ludnościowe, ale w kierunku raczej zasiedlania Mazowsza. Ruchu zasiedlania Mazowsza i to zasiedlania Mazowsza przez ludność, byśmy powiedzieli, od strony zachodniej, czyli zachodnie Mazowsze plus Wielkopolska, byśmy to widzieli jako punkt odniesienia, na który nałożyła się dopiero druga fala, byśmy powiedzieli, osadnictwa ze wschodu, ale od początku XI wieku. Także nie było tam po prostu dużej jakiejś populacji w okresie IX wieku. Odpowiedział pan profesor na pytanie pana Łukasza Ząbka, który właśnie pytał, kim byli ci ludzie z grobów kamiennych z Mazowsza. Tutaj jeszcze mam pytania o wystawę, ale pytanie od pana Leszka Wojciechowskiego. Czy wszystkie grodziska łączył obrządek ciałopalny? Przedpaństwowe? Mhm. Tak. No, szkieletowego, poza właśnie takimi przypadkami tych ludów, byśmy powiedzieli, marginalnie zasiedlających ziemie polskie, no to raczej nie mamy przykładów szkieletowego. Raczej dyskusja, która się toczy i którą toczę również z moimi kolegami, to czy to ciałopalenie skończyło się przed końcem X wieku, czy wcześniej. Czyli mówiąc innymi słowy, czy przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało, że przestali palić zmarłych, czy też po prostu udawali, że nic się nie zdarzyło i wszystko trwa aż tam gdzieś po początek wieku XI. Są ciałopalne, natomiast paradoksem, byśmy powiedzieli, naszych badań jest to, że my znamy na dobrą sprawę niewiele cmentarzy z IX wieku w stosunku do choćby tej liczby grobów, którą Państwu pokazywałem. Tych cmentarzy jest tyle, co by kot napłakał. Gdzie mamy cmentarze, powiedzmy, z wielkiej aglomeracji krakowskiej? Ja się zadawałem sobie pytanie. Po pierwsze, była europejska aglomeracja w Krakowie w IX wieku. Gdzie chowano tych ludzi? Nie mamy cmentarzy z IX wieku. Nikt nie jest w stanie pokazać nawet jednego cmentarza, który, pomijając, powiedzmy, Kurhan Krakusa czy Wandy, nie wiadomo, czy to był grobowiec. Tam wchodzi teoretycznie w grę taka możliwość, że mógł być grób na szczycie tego kopca ustawiony jako najbardziej prawdopodobna hipoteza, czyli pochówek, byśmy powiedzieli, na Kurhanowy. Jaką miał formę i czy był, tego Państwu nie odpowiem, ale to jest jedna z tych możliwości. Natomiast nie ma żadnego cmentarza z IX wieku. No, można by przyjąć, że chowano ich w sposób dla nas całkowicie niepostrzegalny, to znaczy na powierzchni, typu tak jak te groby Altkebelisz czy coś, ale nie ma cmentarzy jako takich. Tam, gdzie one są, no to jest tyle, sobie kot napłakał. To jest jedna z zagadek, które przyznam, że sam nie rozumiem. Dlaczego w stosunku do tego potencjału demograficznego, jaki musiał być duży, no pamiętacie tę mapkę z tymi grodami, przecież to było zagęszczenie, a nie ma cmentarzy. I nikt mi nie odpowie na pytanie, dlaczego ich nie ma. Dlaczego nie potrafimy ich znaleźć? No, to ja mogę odpowiedzieć. Nie wszędzie wybudowaliśmy autostrady. No tak. Jeszcze nie trafiliśmy po prostu. No tak. Ja mam jeszcze bardzo, moim zdaniem, ciekawe pytanie od pana Radka Osta. W oparciu o jakie kryteria określa się zasięg wspólnoty terytorialnej? Tak, ja jeszcze tylko dorzucę, że bardzo podobne pytanie ma pan Piotr, tyle że pan Piotr tradycyjnie, jak to on, stały widz, zamiast jednego pytania tutaj prosi o cały referat kolejny i kolejne spotkanie, ale mniej więcej też chodzi o to, na ile te wszystkie nazwy możemy traktować poważnie, a na ile to są tylko jakieś nasze ustalenia archeologów. Chodzi o nazwy tych ludów? Plemion, tak jest. My się opieramy w głównej mierze na przekazach źródeł pisanych. No jeżeli mamy o Mazowszanach, co prawda późny przekaz, bo z pierwszej połowy XI wieku, to są lata 40 XI wieku, jest trudno uznać, że w tym czasie nazywali się oni inaczej, tym bardziej, że jest region Mazowsze i pisze się o Mazowszanach. I to samo, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tych wymieniane te ludy przez geografa bawarskiego. Część być może jest konfabulacja, ale część, jeżeli są burzani, lokalizowani na pograniczu polsko-ruskim, byśmy powiedzieli, no nie ma powodu, żeby uważać, że nikogo tej nazwy tam nie było, czy Wołynianie, która się powtarza wielokrotnie jako nazwa regionu, ludu, grodu Wołyń i tak dalej. No są przesłanki oczywiście, ale kwestionowane są również zapisy źródeł pisanych. No przypomnę, że jeżeli chodzi o Wiślan, no cały czas trwa dyskusja, w której częściowo biorę też udział,
czy Wiślanie jako Wiślanie istnieli, czy też nie. Czy oni się tak nazywali. Nawet jeżeli, powiedzmy sobie jasno, kronikarze, czy też wcześniej nadawali im jakieś nazwy, to my nie wiemy, czy tą nazwą oni się sami nazywali. No podam wam przykład Awarów. To mi powie, jak się Awarzy sami nazywali. Nazwa ta została im nadana. Ale jak się oni nazywali, nikt tego nie wie. Często to jest tak, że to jesteśmy my. Kto wy jesteście? Tutejsi. A ktoś inny nadaje im nazwę, prawda? I tych rzeczy na 100% oczywiście nie rozstrzygniemy. No to tak jak swego czasu, no, ktoś mnie pytał, dlaczego nadałem nazwę Sandomierza, a nie tym, co są tam w rejonie Sandomierza. Dla wyróżnienia jedynie wspólnot osadniczych, a nie, że oni się tak nazywali, bo wtedy nie było żadnego Sandomierza. Ani pies kulawą nogą nie wie, jakie nazwy funkcjonowały w tym czasie. To już jest silnie projekcja pewna, późniejsza znacznie. Także trzeba podchodzić do tego ostrożnie, ale uważam, że to nie jest tak, że trzeba wszystko wyrzucać, dlatego że jeżeli zresztą konsekwentnie różne źródła powtarzają tą samą nazwę, bądź zbliżoną, no nie ma powodu, żeby uznać, że to wszystko jest nic nie warte, no bo inaczej to zaczynamy od początku pisać historię, prawda? I dochodzimy do Wielkiej Lechii powoli wtedy. Tak jest, zdecydowanie. Jak to było pytanie, pani Ewelina pytała mnie, zdaje się coś wcześniej też, pytanie, które ktoś zadawał. Na jakiej podstawie można wyznaczyć terytorium wspólnoty? Jakie są podstawy wyznaczenia? Najczęściej dzieje się to tak, że na podstawie po prostu badań osadniczych. Na podstawie badań osadniczych są pewne centralne strefy zasiedlenia i są peryferie. Jak jest peryferia, no to dalej już, że tak powiem, zaczyna być nic. Niewiele się znajdzie, więc mniej więcej wyznacza się takie zasięgi. One czasami są prawdziwe, czasami mylące, bo czasami wynikają ze stanu badań niedostatecznego, więc te granice ulegają często zmianom. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć plus minus, jak to wyglądało, no to siłą rzeczy w niektórych regionach my więcej takich wydzielimy stref osadniczych, szczególnie tam, gdzie badania archeologiczne są dosyć dobrze udokumentowane, ale jak w przypadku Śląska, no jest wymienianych tam co najmniej 7, jeżeli nie więcej tych plemion, ale nikt nie wie, jak powiedzmy określić granice pomiędzy tam Bobrzanami a Dziadoszanami, tym bardziej, że powiadają, że w tym czasie nad Bobrem nie było żadnej wspólnoty osadniczej, bo nie ma osadnictwa z tego okresu, prawda? Czyli ono jest późniejsze, dopiero ono jest w X wieku się tam pojawia nad Bobrem. Te zatem rzeczy, żeby mechanicznie przenosić te dane ze źródeł pisanych i przypisywać konkretnym ludom, mają większy stopień ryzyka, aniżeli dane archeologii osadniczej. To, co mówiłem, to zgrupowanie dolnoparsenckie, jak to nazwał, nie pamiętam jeszcze, chyba Łosiński, chyba w każdym razie tych grodów nad Parsentą, to jest wynik badań archeologicznych, bo wydzielono tam kilkadziesiąt tych punktów, dobrze udokumentowanych, które, jak pokazałem, na razie tworzą zwartą taką wspólnotę. I można przypuszczać, że to mniej więcej od strony osadniczej odpowiada realiom archeologicznym. Ale kim oni byli, jak się nazywali? Tego nie wiemy. Tak, i myślę, że to też częściowo odpowiada, nawet myślę, że w pełni odpowiada na pytanie kolegi Jerzego o samo pojęcie plemię i na ile bezpieczne jest to stosowanie w odniesieniu do tego okresu jako obiektywny byt, a nie wytwór nauk historycznych. Tutaj myślę, że całkiem nieźle to zostało już. No tak, to jest termin umowny, ale jednocześnie bardzo poręczny po prostu w takich analizach, no bo możemy nazwać je, to są wspólnoty etniczne, powiedzmy, czy też etnokulturowe. Plemię, jeżeli ono było rzeczywiście zamknięte, było w pewnym stopniu izolatem, tych izolatów nie było. Nie było w tym czasie. Pokazywałem te drogi handlowe, te ruchy ludności, oni byli przemieszani wtedy cały czas, ale mogła być świadomość jakaś, pochodzenia od kogoś, czy mamy wspólnego tutaj jakiegoś poprzednika w naszym rodzie i tak dalej. I reszta się z tym utożsamia. Sprawy są skomplikowane i tego nie rozstrzygniemy. Badania w ogóle nad tymi wspólnotami współczesne antropologii kulturowej przenoszone w przeszłość 1000 lat temu niewiele dają też tutaj, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia. Mhm. No i na sam koniec, już godzina 20:30 minęła, tak jak obiecywałem, żebyśmy jednak sobie ograniczyli to, co dobre i zostawili trochę na później.
Są pytania o dalsze plemiona, gdzie one się mogły znajdować, z czym je można wiązać, czy kontynuacja osadnictwa jest z czasów antycznych. To nie jest na pytanie na jedną tam krótką odpowiedź, ale badania genetyczne, bo zawsze gdzieś tam przy okazji archeologii te badania genetyczne, no pada to pytanie, czy pomogą nam ustalić pochodzenie plemion, czy w ogóle są niepotrzebne nam? Tak, odpowiadam. Ten projekt, o którym wspominałem, mazowiecki, właśnie dotyczy w dużym stopniu badań genetycznych i my, tam chodzi o te groby w obudowach kamiennych mazowieckie. I my w dużym stopniu mamy już wiele odpowiedzi, ale żeby, że tak powiem, postawić przysłowiową kropkę nad i, czekamy na wyniki badań genetycznych. Dlatego, że i z badań izotopowych, i z badań antropologicznych, i z badań archeologicznych są możliwe jedna, dwie albo trzy odpowiedzi. Natomiast żadna z nich nie jest jeszcze przesądzająca. I tutaj ten element genetyki może okazać się, że tak powiem, decydujący, jaką atrybucję my tym ludziom, fizycznie ludziom, nadamy po tych wieloaspektowych badaniach, które są przedmiotem w tym momencie naszych studiów. Uważam, że genetyka, izotopy stabilne, diety, ale również poprzez badania zawartości azotu i tlenu, to jest nasza przyszłość, plus C14, plus masowe analizy C14 kości ludzkich, nie żadnego wyposażenia do kolagenu w kościach. To, co jest najbardziej tutaj wiarygodne. I to wszystko trzeba jednak uzupełniać archeologią, ale archeologia nie może mieć tego znaczenia. Zwróćmy uwagę, że te datowania nasze archeologiczne są niestety bardzo słabe, bo my zakładamy, że chcielibyśmy być ostrożni. Jeżeli mamy zabytek, którego przestrzeń czasowa wynosi 100 lat, to jeżeli chcemy być ostrożnym archeologiem, to daje z końcówki tego stulecia, prawda, datowanie. Jeżeli jest powiedzmy między druga połowa X do końca XI wieku, no to jednak ten koniec XI wieku przynajmniej będzie bezpieczny. Ale może być fałszywy całkowicie, dlatego że nikt nie udowodni, że to jest akurat z ostatniej fazy użytkowania czegoś, na chociażby pierścionek, prawda, który mógł przechodzić z pokolenia na pokolenie. Już nie powiem o różnych zausznicach i tak dalej. Otóż tego typu datowania powinny być uzupełniane przynajmniej w archeologii też analizą korespondencji, bo jeżeli mamy, powiem w najprostszy sposób, jeżeli mamy w wyposażeniu grobu 5 różnych rodzajów zabytków, z których każdy jest inaczej datowany i robimy analizę korespondencji tych datowań między nimi, to wtedy ta średnia, która wychodzi dla wszystkich tych rodzajów zabytków, jest najbardziej prawdopodobnym przedziałem czasowym. Nie początek, nie końc, tylko to, co się powtarza, jest wspólne dla wszystkich tam występujących w danym grobie. No i datowanie C14, które w tym momencie są przesądzające i decydujące o wielu sprawach, bo one są powtarzalne w tej chwili. My mamy tam tych datowań, nie pamiętam, ale chyba setka czy więcej, to trudno powiedzieć, że tym rządzi przypadek. Po prostu możemy pokazywać na strefy inicjalne, cmentarze, pierwsze groby, ostatnie groby, a to umieszczane jest w kontekście również, mówię, tych danych współwystępujących, czyli archeologii, danych archeologicznych, które ma znaczenie w tym momencie uzupełniające. Ale najważniejsze jest właśnie określenie, skąd oni są. I to jest właśnie genetyka, i to są właśnie badania izotopowe, które tutaj dają, no i jak najwięcej o nich samych, czyli antropologia w różnych aspektach zaawansowanych badań też. To jest to, co w tej chwili ma przyszłość. Tak jest. To świetnie powiedziane i tak z przyzwyczajenia, bo zwykle tu jestem sam. Powiedziałem, że koniec, ale Ewelina, masz jeszcze może jakieś pytanie do pana profesora, czy już myślisz, że wszystko? Ja na razie nie mam pytań. Dobrze, myślę, że możemy przechodzić do części pożegnań tradycyjnej, gdzie no, proszę o powiedzenie paru słów na temat swoich nowych projektów i tak dalej, jako że Ewelina jest współgospodarzem innego cyklu i całkiem świetnie wie, jak to się robi, to po prostu poproszę ją, żeby zaczęła, albo nie wie. Więc nie wie. To znaczy tak, no oczywiście Wielka Lechia, na którą zapraszamy od 14 sierpnia, wystawa o tym, jak nie zapełniać białych plam historii, o czym, tak jak tu pan profesor też mówił, o zagadkach. Wielka Lechia to jest zapełnianie białych plam na siłę. Zapraszamy serdecznie. Następnie mamy Q&A na początku września z doktorem Przemysławem Kuleszą o wikingach i frankach. To mogę zdradzić już od razu.
No i konferencja, na której pan profesor będzie. Radek też, z tego co tu mówił, to prawdopodobnie może też się pojawi. No, towarzysko. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, bo odnośnie przedpolskiej wystawy, na którą też zapraszamy, ona będzie tylko do 2 października. Natomiast tutaj pojawiły się pytania, więc odpowiadam. Tak, wystawę można obejrzeć online. Jest na naszej stronie Wirtualne Zwiedzanie, na stronie Muzeum Początków Państwa Polskiego. I tak, można zobaczyć zabytki ze Stradowa, ale też sporo zabytków z Santoka, łącznie z tkaninami. Więc to chyba wszystko ode mnie. Panie Dziękuję. Profesorze, ekran dla pana. No więc może zacznę od tych planów. Mianowicie poza tym projektem, o którym państwu wspominałem i który w przyszłym roku zostanie zakończony, mam nadzieję, że będziemy mieli właśnie te wyniki już gotowe w końcu tego roku i przygotujemy materiał w przyszłym roku. Przygotowuję kolejną książkę, która będzie tym razem o niezwykłych odkryciach na górze katedralnej w Chełmie, ale nie tylko. Chodzi o zespół rezydencjonalno-sakralny króla Daniela Romanowicza. Jest to odkrycie jedyne w tej części Europy, jeżeli chodzi o architekturę, które nie ma właściwie odpowiedników bliskich i do tego jest doskonałym przykładem połączenia kultury bizantyjskiej i zachodnioeuropejskiej do tego stopnia, że no, mamy na przykład bazylikę wybudowaną dla władcy, który jest ze wschodu, ale przez warsztat zachodni i forma bazyliki i materiał, czyli cegła romańska, a wszystko to wkomponowane, byśmy powiedzieli, w liturgię wschodniosłowiańską. Sama rezydencja z kolei to jest taki super mod zachodnioeuropejski, ale z elementami, byśmy powiedzieli, też kultury bizantyjskiej. Coś, co jak mówię, jedynie da się pokazać na rekonstrukcjach, ponieważ nigdzie takie rzeczy właściwie w praktyce nie zaistniały. I to jest to. Natomiast jeżeli chodzi teraz o podziękowania, no chciałem przede wszystkim wam podziękować za organizowanie tych spotkań, bo to jest bardzo dobra płaszczyzna, żeby jednak upowszechniać archeologię i jej, takie byśmy powiedzieli, barwne obrazy, które no, pobudzają wyobraźnię, które no, nas nie tylko uczą, ale również dostarczają nam wiedzy. Poza tym no, mam wrażenie, że przynajmniej część z oglądających jednak te niektóre miejsca odwiedzi, że będzie chciało je zobaczyć z bliska. No i oczywiście dobrze mi się jest świadomość, że w każdym moim regionie jest też coś takiego, o którym można po prostu opowiedzieć innym. Świetnie powiedziane. Ja jeszcze tylko do tego dodam. Wyczytałem gdzieś w komentarzach, że pan Piotr napisał: tak sobie słucham i przypominam sobie kłótnie z rodzicami, gdy lata temu chciałem iść na archeologię. Oberwało mi się, że chcę jechać do Egiptu, bo w Polsce przecież nic nie ma. I tak rozwiały się marzenia. Niby kocham swoją pracę, ale żal wciąż pozostał. I właśnie tutaj dziękuję wam za archeologię żywą, serię kontekstu i panu profesorowi od wykładu, którego pokochałem te webinary. Domyślam się, że chodzi o ten nasz poprzedni, o rywalach rodu Piastów. Ja nie będę ukrywał, że również dziękuję, bo no naprawdę, nie wiem, czy spodziewał się pan, że będzie się cieszył aż taką popularnością ten odcinek? Nie. Ja nie. Też, ja tak samo i bardzo dziękuję za to, że nam się udało go zorganizować wspólnie. Bardzo dziękuję również wszystkim, właśnie tak jak widzą, tak jak pan Piotr, którzy no, dołączyli do nas, zasubskrybowali nasz kanał i no, cały czas są z nami, oglądają. Nawet niektórzy widziałem pierwszy raz na żywo, się w końcu udało i piszą, że było niesamowicie fajnie. No i oczywiście, drodzy widzowie, było pełno pytań, padało w trakcie, więc na YouTubie, jeśli tylko macie ochotę, no to swoje hipotezy możecie jak najbardziej przedstawiać w komentarzach. Tak samo możecie odpowiedzi na te pytania, hipotezy. Możecie tak samo pochwalić się, jakie wy sądzicie, że stanowiska powinny zostać opowiedziane, a nie zostały wspomniane. Wiem, że i inni specjaliści nas oglądają, więc może i odpowiedzą. No ja na pewno będę się starał, jeśli będzie was naprawdę jakiś problem gnębić, no to postaram się odpowiedzieć na to. No i jeszcze chwila małego shameless plugging ode mnie, autopromocji, tak? Archeologia żywa, jak wspominałem na początek, tak wygląda cyfrowa wersja okładki, tak wygląda okładka w rzeczywistości. Piękne, piękne zdjęcia z właśnie badań nad Tolenze, bitwy nad Dołężą, jak to w internecie można wyczytać. Przysłali nam koledzy z Niemiec
żadnych problemów nie robili. Bardzo się ucieszyli, że to zdjęcie pojawi się na okładce. Artykuł przez kolegę Jakuba Okonka napisany świetnie. Tak jak zawsze, w bardzo zrozumiały sposób. W końcu po tylu artykułach się doczekał, że jego tekst pojawił się na okładce, więc mam nadzieję, że bardzo się z tego powodu cieszy, ale i również inne interesujące artykuły, chociażby no, nasze poprzednie spotkanie o badaniach zawichości, no to tam jest bardzo zwięzłe tekstowe podsumowanie od profesora Marka Florka. Co oczywiście, no to wszystkie podziękowania dla moich gości, dla koleżanki Eweliny, która pomagała mi dzisiaj współprowadzić to spotkanie. Oczywiście dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, że wyszli z taką inicjatywą. Mieliśmy już jedno takie spotkanie towarzyszące wystawie. Tutaj nawet mogę się pochwalić, że mam taką ładną koszulkę z Wolina, żeby nie było. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to możecie zobaczyć. Była koleżanka Marta Siłakowska i doktor. Profesor chyba, nawet Jakub Morawiec. Tak, tak, już prawie FOPA popełniłem straszliwe. Oczywiście dla wszystkich innych profili podziękowania na Facebooku, dla Biblioteki Wydziału Archeologii UW, profilu Historycy.org i Pradzieje Ziem Polskich, no i tradycyjnie dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli od naszego ostatniego spotkania do zacnego grona prenumeratorów archeologii żywej, ale i odkrywcy, bo to nasze takie siostrzane czasopismo wydawane przez jedno wydawnictwo, a są to panie Aleksandra, Katarzyna, Marta, Diana, Jolanta, Karolina, Radosława oraz panowie Przemysław, Tomasz, Łukasz, Paweł, Marcin, Sebastian, Robert, Sławomir, Waldemar, Tomasz oraz Zbigniew, który jeszcze postanowił sobie uzupełnić wszystkie zaległe numery chyba, bo ich dodatkowo sporo jeszcze zamówił. Taką szansę macie na tym. Tam u góry jest adres naszego sklepu internetowego, jeśli wam się nie chce wychodzić z domu w poszukiwaniu Empiku. No i kolejne spotkanie na żywo na pewno będzie dopiero 15 września bieżącego roku. Co tam na nim będzie, to jeszcze ustalamy, ale dłuższa przerwa teraz będzie. Może coś z wykopalisk się uda, ale tego nie obiecuję, bo to bardziej skomplikowana sprawa i jeszcze nad tym pracujemy. No i tak, panie Bartoszu, archeologia żywa dostępna jest w sklepach, salonach prasowych Empik, Inmedio, Garmont, Ruchu, w kioskach Ruchu. Różnie to bywa, zwykle trzeba kioskarza wymusić na nim zamawianie, bo niewiele osób kupuje naszą gazetę, ale jeśli będziecie ich zmuszać, to będą zamawiać i będzie może wystawiać i będą. My będziemy na pewno z tego zadowoleni. I to by było na tyle dzisiaj. No, tak jak myślałem, godzina 45, Ewelina musi zmykać, więc do widzenia, szanowni państwo. Bardzo jeszcze raz dziękuję, drodzy goście, za to, że tutaj się nam udało spotkać. Też dziękuję. Dziękuję bardzo. Do następnego, trzymajcie się zdrowi.